Siemano, z tej strony Krzychu, witam na kanale Grabiola.pl. W kolejnym odcinku One Credit, jeden kredyt, automat, ja, wy i gra. A dzisiejsza gra to Blazing Star na Neo Geo. Zajebisty tytuł, szczególnie dla tych, co lubią szmapsiki, czyli strzelanki. Lecimy na parzamy, to będziecie zadowoleni. Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy na ten system szmapsik. Zobaczymy sobie interko. To jest już dość późno, bo 98 rok, więc tak jak mówię, dość późno na automaty, nie? Dużo w Polsce w 98 poupadało tych automatów. Szczerze mówiąc, ja się też nie spotkałem z tym tytułem na arcade'ach, na automatach, ale bardzo go lubię. Sporo w niego grałem na mainie, także dzisiaj sobie zagramy właśnie w to. No, interko się zakończy i lecimy z koksem. Chyba 5 lub 6 statków do wyboru, a to jest taki chyba nieoficjalna druga część Pulstara, który a propos jest takim neogeowym R-Type. Dobra. Tu mamy pokazane, jeden mamy strzał, naciskamy. Szybko to szybko walimy. Gdy przytrzymamy, to mamy bombę. O, znaczy bombę special taki, nie? Drugim przyciskiem coś się robi, bo nie pamiętam. Chyba nie. No, jednym przyciskiem się gra. Dobra, mamy stoteczki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Szósty. I ten statek jest... Dałem rękę uciąć z Pulstara właśnie z tej gry. Ale to nieważne. Ja zawsze gram zielony, bo jest mój ulubiony. Lecimy. Stage one. Muszę naparzać tutaj ostro, bo jak naparzamy pomału, to mamy taki gówniany strzał, ale jak naparzamy szybko, to o, od razu lepiej, nie? Dobra. Jak się tam nagrywa? Widać? Chyba widać. Lecimy. Tu zbieramy też takie bonusiki, napis Lucky, jak tu zaraz zobaczycie. O, te zielone jak zbije, to będę miał L. Dawaj te kamie tu, o. Mamy drugiego, mamy U. Chmurka to jest skillowanie śmiertelność. Boosta zrobimy temu fajfusowi, dobra, power up. Gierka jest jak na szmapsiki automatowe dosyć łatwa. C zebrałem. I tu będziemy K. I mam prawie wszystkie. Jeszcze Y. Palec mnie boli. O, tu będziemy mieć Y. I mamy O. Mało brakło. Chmura. Za niedługo będziemy mieć pierwszego bosika. Watch out. Już tutaj się naładuje. Boosta. Chodź kmiocie. I ładujemy gnoja. Trzeba uważać, bo tu się dzieje. Dobrze, nawet zwalnia ta trochę, ale zwróćcie uwagę na to, że zwalnia gra, ale nie muzyka, więc tak pewnie było w oryginale. Często jest tak, że właśnie te gry, które były oczojebne, jak to się mówi, zwalniały. Nawet żeśmy pisali tam gdzieś na czacie, na live'ie u Simona lub u kogoś innego, może u Pęczarda, nie pamiętam. Dobra, mamy drugi etap, lecimy. Zobaczcie, tu mam taki trójwymiarowy efekt w tym tle, nie? Coś takiego. Fajnie wygląda. Chociaż to jest 2D. Tego rozwalimy boostem. Rypa. Na tych trzeba uważać, bo nie wypuszczałem lasery. Uuu.
dostał, mam brakło. No widzicie, te powery to już nic nie dają, tylko punkty. Mam fulla. Gierka jest ogólnie przystępna, jak na szmapsika. Bardzo przystępna. Jak ktoś lubi łatwiejsze szmapsy, to powinien sobie zagrać. Chociaż później tak się robi ostro. Zmienia się tło. Tu nam puści lasę przez środek boss. No, znam trochę już grę. To chociaż ten laser nas nie zabija. O, jak fajnie wciągło ten, niby próżnia do bazy kawałki. Chodźcie tu, lamusy. I tak nie zebrałem L. Już jestem dupa, bo nie zebrałem L do bonusa. No nic. Mura. To daje nieśmiertelność chwilową. Fajnie, że te busty są dość szybko się ładują. Opuściłem jednych. Kurde, L nie zebrałem. No, a miałbym teraz laki całe zebrane. Może jeszcze zbiorę. Ale nie, bo L musiał być na początku. Będzie drugi boss. It's coming! Niszczyciel kolonii kosmicznych, tak? Chodź, skurwielu. Tu jest fajny motyw po tym bossie. Jak przejdę, to wam powiem, o co chodzi. Ty gnoju. Ogon mu odpadł. Teraz się skurwiel morfuje w co innego. Muszę uważać na te lasery. Straciłem życie. Pizdu. Przeważnie tutaj nie tracę życia. No, teraz się skurwiel będzie kręcił. Ładujmy się. Zdechnij. Masz w fajfusie. Dobra. Your skill is great. Nie tak do końca, bo straciłem żyćko. Ale właśnie w porządku? W porządku. Ranking A, no, może być. I tu jest fajny motyw, gdy lecimy na dół, tak bez kosmosu na planetę i taki fajny będzie ten. To nie wiem, czy to tu było, czy dalej. Fajne tarcie jest pod statkiem. Zobaczycie, o co mi chodzi, jak dojdę tam. Jak dojdę. L. Dobra. Próbuję zbierać. Może jakieś życie dojdzie. I się robi ostrzej. U. Chmura. Busta. Dobra. Mało brakło. Muszę uważać. Jebut. Dobrze miałem chmurę. Dobrze miałem chmurę, bo by było ostro. C. Jeszcze dwie. Nie uciekajcie! Ręka mnie już boli od naparzania. Kurwa, chmura. Uciekła.
ciekła! Dawaj chmurę! Nie zdążyłem. Dobra, naparzamy tego lamusa. A, to po tym chyba będzie ten, to co mówiłem. Tu będziemy spadać na dół, coś mi się wydaje. Ładuj! No tak, właśnie to tu. Tu będziemy walczyć. O kurwa! Zapomniałem o tym. Jeśli dojdę. Gdzieś śmieciu. Pieprzony. To gnojarz. Mało brakło. Mura. Zdechnij, fiucie. Chyba już, albo nie, nie pamiętam. Grałem w to tyle razy, ale nie pamiętam. Chyba nie, jeszcze będzie spadała ta druga część i właśnie to tarcie będzie od dołu statku fajnie. O, zobaczcie. Zajebiście to wygląda. Ty kmiocie, pieprzony. Ładujemy się i ogień. O, fajka. A, dostał mnie. Ostatnie życie, kurwa mać. Chciałbym go jeszcze załatwić. Yes. Yes. Fajne, fajne to jest to pod spodu takie ten tarcie, nie? Fajnie zrobione. I znowu mi brakło Y. Nie pamiętam ile tu jest tych poziomów. 6? Czy 5? Czy 7? Nie pamiętam już. Tu już pamiętam, że się zaczyna trudno robić. Od razu dwie literki. Przydałoby się zebrać powery, nie? Ty kurwa lamusie. Nie zdążyłem z tego wylecieć do góry. Tak się prezentuje Blazing Star. Doszłem. Tak, nie za bardzo. Zachodzę dalej przeważnie. Ale muszę wam powiedzieć, jak się gra i mówi, to jest zawsze trochę trudniej. Ci, co nagrywają i grają, to wiedzą, o czym mówię. Gdzie to? A, motherfucka. Teraz co? End powinno być jakieś, nie? No idzie to end. Niech będzie tak. Game over. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Łapeczki do góry. Komentarze. Zawsze mile widziane. Kto pierwszy na kanale, kto pierwszy raz u mnie na kanale był, to zapraszam do subowania. I co, trzymajcie się do następnego. Cześć.